Program Natura 2000 jest najbardziej ambitną inicjatywą, jaką kiedykolwiek podjęto w celu zachowania bogatego dziedzictwa naturalnego Europy. Program umożliwia współdziałanie wszystkich 27 państw Unii Europejskiej w zakresie ochrony najbardziej cennych gatunków i siedlisk na całym ich obszarze występowania w Europie, niezależnie od granic państwowych. Polska do programu dołączyła wraz z wejściem do Unii Europejskiej w 2004 roku, w wyniku czego ochroną objętych zostało prawie 1000 obszarów, stanowiących ponad 20% powierzchni kraju, m.in. Pustynia Puentowska, jedno z największych w Europie śródlądowych, naturalnych terenów lotnych piasków, Dolina Górnej Wisły ze zbiornikiem goczałkowickim, zaopatrującym wodę aglomerację katowicką, czy wybrane tereny Beskidu Żywieckiego, Śląskiego i Małego. Na liście programu Natura 2000 znajduje się 41 obszarów z województwa śląskiego o łącznej powierzchni ponad 115 tysięcy hektarów. Na terenie województwa śląskiego mamy wyznaczonych 41 obszarów, 36 obszarów siedliskowych, 5 obszarów ptasich. Podstawą funkcjonowania tych obszarów są takie dokumenty nazywane planami zadań ochronnych. W tych dokumentach określa się, jakie konkretnie gatunki i siedliska na danym obszarze w ochronie podlegają, jakie są zagrożenia dla tych gatunków i siedlisk oraz jakie działania należy podjąć, aby utrzymać występowanie w określonej liczebności na określonym terenie tych siedlisk i gatunków. I właśnie poprzez plany zadań ochronnych jest realizowana ochrona w tych obszarach Natura 2000. Pierwszy obszar Natura 2000 to Dolina Górnej Wisły. Jest to obszar ptasi, który został wyznaczony w 2004 roku. Obejmuje on zbiornik goczałkowicki wraz z kompleksami stawów położonymi w Dolinie Wisły i otaczającymi je polami oraz terenami leśnymi. My jako jednostka koordynująca funkcjonowanie sieci Natura 2000 musimy odpowiadać za realizację tych wszystkich działań, które przewidujemy w planach zadań ochronnych, a do czasu ustanowienia takiego planu zadań ochronnych dbać o to, żeby te siedliska i gatunki po prostu nam nie zniknęły albo aby ich liczebność się nie obniżyła. Aby realizować te zadania, pozyskujemy środki z źródeł zewnętrznych, z tym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a także z programu Life Plus, na realizację różnego rodzaju zadań, które mają służyć właśnie ochronie tych siedlisk i gatunków. Często są to zadania związane z rozpoznaniem występowania siedlisk, z rozpoznaniem występowania konkretnych gatunków roślin i zwierząt, ale także działania związane z ochroną czynną. Tak jak na przykład wsiedlanie, ostatnio realizowany przez nas projekt obejmował introdukcję warzuchy polskiej, jednego z gatunków objętych siecią. To także działania edukacyjne. Prowadzone przez nas działania obejmowały m.in. edukację związaną z dużymi drapieżnikami, czyli niedźwiedziem, wilkiem i rysiem. W ramach tego projektu zostały zakupione pastuchy, które później dystrybuowaliśmy wśród hodowców w Beskidach. Tych projektów, które realizujemy, jest bardzo wiele. Głównie przyświeca im właśnie cel związany z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania sieci Natura 2000. Podstawowym celem ekologicznej inicjatywy jest stworzenie największego systemu obszarów chronionych na świecie. Dlatego programem objęto tereny, na których występują gatunki i siedliska będące prawdziwą rzadkością na naszym kontynencie. Na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej powołano cztery obszary Natura 2000, cztery duże obszary. I tak w Ostoi Loszczyńsko-Mirowskiej głównym celem ochrony są siedliska nieleśne, czyli murawy kserotermiczne w okolicy Wzgórza Zamkowego na Wzgórzach Biakło, jak również cenne lasy bukowe obejmujące zasięgiem mniej więcej rezerwat Sokole Góry, którym chronimy jaskinie jako zimowiska nietoperzy. Nietoperze są przedmiotem ochrony wszystkich czterech obszarach Natura 2000, również Ostoi Złotopotockiej, Ostoi Kroczyckiej i Środkowo-Jurajskiej. Ostoja Złotopotocka została wybrana jako przedmiot ochrony ze względu na różnorodność lasów bukowych, o których mówi się, że one akurat w okolicy Złotego Potoku stanowią jakby centrum różnorodności tych lasów na terenie całego kraju. Występuje tam ogromne zróżnicowanie tych zbiorowisk leśnych. W Ostoi Kroczyckiej przedmiotem ochrony są głównie murawy kserotermiczne, na których wprowadza się zabiegi czynnej ochrony poprzez wycinanie,
a także wypas owiec i wypas kóz. No tutaj bez wypasu owiec, bez udziału ludności miejscowej ta czynna ochrona jakby według nas nie ma obecnie sensu. Ostoja Środkowo-Jurajska obejmuje swym zasięgiem dwa województwa, ponieważ część tej ostoi leży również po stronie małopolskiej. Natomiast tam również chronimy podobne siedliska, czyli murawy, lasy bukowe, jak również cenne gatunki, między innymi warzuchę polską, taki endemit, czyli gatunek nie występujący nigdzie indziej na świecie, ma swoje miejsce w źródliskach Centurii, swoje miejsce występowania największe. Drugim takim endemitem jest przytulia krakowska, która występuje już wcześniej przeze mnie wspomnianej ostoi olsztyńsko-mirowskiej. Porosta ona wzgórza w okolicy zamku, w okolicy wzgórza Biakło i to są jedyne jej miejsca występowania na świecie. W wielu przypadkach walory przyrodnicze objętych obszarów wynikają z przeszłej gospodarki człowieka. To obszary cenne, nie tylko dla ekologów, ale także atrakcyjne turystycznie. Obszarów Natura 2000 wyznaczonych mamy sporo. Należy pamiętać, że ochrona przyrody nie jest realizowana w tej chwili już tylko w obszarach takich, powiedzmy sobie, naturalnych czy o charakterze naturalnym. Wiele walorów przyrodniczych w naszym województwie i nie tylko w naszym województwie, ale nasze województwo pod tym względem jest rzeczywiście specyficzne, wynika z działalności człowieka, z przeszłej działalności człowieka. I tu mamy szereg obszarów Natura 2000, które właśnie z wyniku działalności człowieka wytworzyły siedliska, na których występują rzadkie gatunki ptaków, rzadkie gatunki roślin czy specyficzne siedliska. Warto przypomnieć chociażby o zbiorniku goczałkowickim, który jest takim centrum jednego z naszych obszarów tzw. ptasich, czyli obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły. Zbiornik goczałkowicki, który jest zbiornikiem zaporowym sztucznym, wybudowanym przez człowieka, a w tej chwili stanowi siedliska dla wielu gatunków ptaków. Innym przykładem również z zakresu ochrony ornitofauny są stawy rybne. Cały system stawów rybnych, kompleks stawów Wielikońcie czy stawy Łęszczok, są to obszary utworzone przez człowieka, które w tej chwili są niezwykle cenne przyrodniczo, a których walory przyrodnicze uzależnione są od utrzymania takiej, a nie innej gospodarki człowieka na tym terenie. Kolejnym przykładem, może już nieco innym, jest chociażby teren Jury, gdzie krajobraz Jury, ten specyficzny ze skałkami wapiennymi, z murawami kserotermicznymi, to też jest efekt działalności gospodarczej człowieka. Tereny województwa śląskiego objęte różnymi formami ochrony oraz cenne przyrodnicze obiekty znalazły się także w stworzonym w regionie geoportalu, systemie informacji geograficznej. To pierwsza kompleksowa platforma z takimi danymi. Na profesjonalnym serwisie mapowym użytkownik od ręki może sprawdzić, z jakimi formami ochrony przyrody czy siedliskami mogłaby w przyszłości kolidować jego inwestycja. Idea powstała już praktycznie na początku 2011 roku, o ile nawet nie pod koniec 2010. Przede wszystkim ma służyć szerokiej gamie odbiorców. Tam znajdą informacje zarówno osoby związane z przyrodą, osoby, które są związane z tym, aby przeanalizować inwestycje pod kątem ewentualnej lokalizacji czy kolizji elementów przyrodniczych z inwestycją. Wystarczy komputer, przeglądarka internetowa i łącze internetowe i praktycznie każdy może wejść na tą stronę, przeklikać sobie praktycznie wszystkie funkcjonalności, jakie tam są możliwe. Oczywiście osoby zainteresowane trochę głębiej tym geoportalem mają możliwość zalogowania się, wysyłania swoich zdjęć, wysyłania informacji o siedliskach i gatunkach, dzięki temu współtworzą naszą bazę danych. Geoportal wystartował pod koniec zeszłego roku. Mamy już ponad 7 tysięcy odwiedzin strony. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska miał swój wkład własny w inwentaryzację obszarów Natura 2000, szczególnie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, który mocno dofinansował nam te inwentaryzacje, a dzięki temu te inwentaryzacje zasiliły naszą bazę danych i również umożliwiły wykazanie tak zwanego wkładu własnego. Zdaniem Bernarda Błaszczyka, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, w większości społeczeństwa sieć Natura 2000 kojarzy się z zakazami, ograniczeniami i barierami. Dzieje się tak, ponieważ znajomość zasad inwestowania na terenach ochrony środowiska zarówno wśród przedsiębiorców, jak i zwykłych ludzi jest obecnie niewielka. Po to służy ten właśnie geoportal, że każdy może sobie wejść, zobaczyć i te wszystkie formy ochrony przyrody, które są w regionie szczególnie pod szczególną opieką, można zobaczyć i jednocześnie tak projektować, by w sposób jak najmniej uciążliwy dla
środowiska przyrodniczego można uzyskać efekty, które sobie zakładamy. Stąd znajomość geoportalu, który został uruchomiony w grudniu ubiegłego roku, jest jeszcze może niewielka, ale ona jest bardzo pomocnym narzędziem, które może skupić, by, krótko mówiąc, inwestować na terenach Natury 2000, a jednocześnie uwzględniać formy i ochrony przyrody, czyli odpowiadając na Pani pytanie wprost, można inwestować, ale w ten sposób i tylko tak, że nie zubażać naszej przyrody i stawiać ją jak gdyby w konflikcie z inwestycjami. I temu służy szereg rzeczy i przepisów i dlatego całe sprawy dotyczące ocen oddziaływań na środowisko, działań w zakresie natury pozwala nam, byśmy mogli inwestować w sposób taki, którego ingerencja w świat przyrody jest ingerencją jak najmniejszą. Ale znajomość przyrody to jest znajomość całego obszaru i stąd mówiąc o geoportalu chcę powiedzieć, że to jest nie tylko dobry dla inwestorów materiał, ale również materiał, który pozwoli nam zrobić na przykład wirtualne wędrówki w świecie i jednocześnie nam na przykład chociażby poprzez wirtualne sprawdzenie możemy sobie później sprawdzić, jak to w naturze jest, czy te zmiany, które może przejeżdżając w jakimś tam stopniu małym, zatrzymując się na tych mopach, my tylko i wyłącznie popatrzymy, natomiast wiedząc, co nas czeka, możemy dokładnie z tą przyrodą nie tylko bliżej poznać. Stąd uważam, że na tym etapie jeszcze ta edukacyjna nasza rola jest niestety nie w pełni wykorzystana. Również temu nie służy brak środków, których mamy w małych ilościach, ale chcę podkreślić, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w wielu tych fragmentach podejmuje działania, również na programy edukacyjne, tak dla przedszkoli, chociażby w zakresie ostatnio gospodarowania odpadami, jak również w zakresie poznania tego najbliższego otoczenia, czyli te ptaki, które na przykład dziennie nas otaczają, nawet nie wiemy, kto to jest, co jest i wie, i że znajdujące się nasi skrzydlaci przyjaciele są blisko. I stąd również na naszych stronach internetowych znajdują się informacje chociażby o dokarmianiu, ale czy to przenosi się na pełną edukacyjną zdolność, byśmy mogli w sposób pełni świadomy uczestniczyć w życiu przyrody, to muszę powiedzieć, że jeszcze nam niestety dużo brakuje. Kampania Natura nie boli to przede wszystkim kampania, która miała służyć obaleniu mitów, jakie narosły wokół całej idei Natury 2000, ponieważ tutaj w opinii publicznej utrwaliło się przeświadczenie, że natura to jest rezerwat, że natura to forma ochrony przyrody, która uniemożliwia jakikolwiek rozwój inwestycyjny, że tam, gdzie mamy naturę, tam po prostu jest skansen. Oczywiście jest to nieprawdą, natomiast przekonanie społeczeństwa do tego, że jest zupełnie inaczej, jest działaniem bardzo żmudnym. Już przed kampanią podejmowaliśmy działania związane z różnego rodzaju spotkaniami konsultacyjnymi, informującymi, gdzie przedstawialiśmy założenia sieci Natura 2000. Jednak zrodziła się potrzeba, aby ta kampania miała zasięg ogólnowojewódzki, aby wszystkim mieszkańcom naszego województwa uświadomić, że tak naprawdę Natura 2000 to forma ochrony przyrody, która umożliwia pogodzenie interesów przyrody z jednej strony i interesów z drugiej strony, że ona niczego nie ogranicza, a jedynie wskazuje, w jaki sposób inwestycje powinny być realizowane, aby poszanować przyrodę i jednocześnie, aby nie zniszczyć tych zasobów, z których przecież my sami korzystamy. W województwie śląskim obszarów Natura 2000 jest 41, być może przybędzie 5 kolejnych. Działania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Nasze działania muszą być zgodne z naszą listą przedsięwzięć priorytetowych i to są warsztaty, wspieramy warsztaty dla dzieci i młodzieży, wspieramy realizowanie różnych kampanii i akcji, wspieramy konferencje, organizację konferencji, sympozji, seminariów. Doceniamy miejsca tam, gdzie wyjeżdżamy, jest cudownie, jesteśmy na wakacjach, na urlopie, na weekendzie, ale my pod nosem, każdy z nas, każdy mieszkaniec, czy mieszka w Katowicach, Chorzowie, czy Siemianowicach, czy no, na obrzeżach naszego województwa, w każdym mieście możemy znaleźć fantastyczne miejsca, cenne przyrodniczo, parki zabytkowe, pomniki przyrody, które rzeczywiście świadczą o tym, że Śląsk jest zielony i jest
Zieloną Wyspą. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, wiodąca na Śląsku instytucja w zakresie proekologicznych działań, w ciągu ostatnich 2 lat na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży oraz ochronę przyrody i krajobrazu przeznaczyła 32 miliony złotych, bo natura to obszar, w który nie tylko warto, ale trzeba inwestować.